Mijają 2 lata od debiutu Vogue Polska i wciąż niepowtarzalność to jedno z naszych ulubionych słów. Jasne, chodzi o to, żeby nasze pismo było jedyne takie na rynku, ale i o to, żebyśmy wciąż szukali nowych pomysłów i rozwiązań. Są tacy, którzy uważają, że w modzie było już wszystko, więc naszą urodzinową okładkę postanowiliśmy, podobnie jak pierwszą, zrealizować w Polsce i zaprosiliśmy na nią Małgosię Belę, zgodnie z planem, żeby kolejne jubileusze Vogue Polska świętować tu, na miejscu. Z duetem fotografów Helen Aubrey pojechaliśmy do Trójmiasta i zrobiliśmy nie jedną, a 3 okładki. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Oprócz Małgosi w sesji wystąpili uczennice tamtejszej szkoły muzycznej, marynarze, przechodnie. Do wspólnego zdjęcia udało nam się nawet namówić studentów szkoły morskiej. Casting odbywał się spontanicznie. Na ulicy, w kawiarni, w sali koncertowej. Produkcja przypominała filmową. Duża ekipa, kilka dni zdjęciowych, mnóstwo pomysłów. Niektóre pojawiały się znienacka, jak ten, żeby zjeść galaretkę z bitą śmietaną w cukierni Delicje w Gdyni, a przy okazji zrobić tam zdjęcia. W marcowym numerze rozmawialiśmy też z artystami, prawnikami, dziennikarzami, aktywistami. 23 osoby opowiedziały nam, jak to jest iść własną drogą, być wiernym swoim ideałom. My też jesteśmy przekonani, że warto, nawet gdy nie jest łatwo. A oprócz tego pokazaliśmy pomysły młodych polskich projektantów, absolwentów ASP, London College of Fashion, Royal College of Art, gotowych by zabłysnąć. Jak jeszcze obchodziliśmy pierwsze urodziny? Była uroczysta kolacja, na którą zaprosiliśmy naszych przyjaciół, gwiazdy okładek, były rozmowy, śpiew na szczęście w wykonaniu rodzeństwa Komasów, a nawet tańce do rana. Ale najważniejsze wydarzenie zorganizowaliśmy dla naszych czytelników. Vogue Polska Festival odbył się w Kinotece w Pałacu Kultury i trwał 2 dni. Wystawy, wykłady, projekcje filmów o modzie, panele dyskusyjne, spotkania z wyjątkowymi gośćmi i z redakcją. Przyszło prawie 8 tysięcy gości. Przekonaliśmy się, jak bardzo moda może łączyć. Różne pokolenia, style, spojrzenia na świat, osób z różnych jego stron. Ja miałem zaszczyt poprowadzić rozmowę z jedną z najbardziej wpływowych fotografek lat 90. Ellen von Unwerth. Pokazałem jej nawet moją ulubioną okładkę The Face, jej autorstwa, którą trzymam od 94 roku. Niestety zapomniałem poprosić, by mi ją podpisała. W marcu były 3 okładki, w kwietniu 1, a na niej 2 gwiazdy. Choć gdyby wziąć pod uwagę autorki zdjęć i stylizacji, mielibyśmy cały gwiazdozbiór. Kasia Strus, Ola Rudnicka, Ellen von Unwerth, Katrin Baba. Oprócz sesji powstał film szpiegowski. Bohaterkami były agentki 00, ale obyło się bez ofiar, choć zdarzył się pojedynek. Na parasole. Zabraliśmy też Mary Komasy w podróż po Szampanii. Opowiadała o swojej nowej płycie i o tym, że muzyka, jak wino, potrzebuje czasu, żeby dojrzeć. Maj to Charlotte Gainsbourg sportretowana w Paryżu przez Jurgena Tellera. Gdy na planie spotyka się 2 bezkompromisowych artystów, sesja jest odbiciem ich spojrzenia na świat. To był numer odważnych kobiet. Charlotte powiedziała nam, że poprawność ogranicza twórczą swobodę. Olga Tokarczuk przypomniała, że nasze poczucie bezpieczeństwa to pozór. Agnieszka Grochowska opowiedziała, jak przełamywała swoje lęki. Jeśli już czerwiec, to jesteśmy w Holandii razem z Dawson Cross. A zaraz potem z Maggie Maurer, Magdą Wuncze i Jago Samsel przenosimy się do Juraty, żeby zobaczyć, co przetrwało z przedwojennego letniska i poszukać na zdjęciach klimatu sprzed lat. Pomagał nam pies tropiciel, dzielny Jamnik. A propos klimatu, gdy robiliśmy zdjęcia na plaży, było tak zimno, że po każdym ujęciu nasza modelka Maggie musiała owijać się puchową kołdrą, by choć trochę się ogrzać. Kołdra wystąpiła nawet na jednej fotografii. Umiejętność improwizowania, zdolności aktorskie i gotowość do poświęcenia się w imię sztuki są w tej pracy przydatne. Litwinkę Editę Wilkiewicz-Jutę, gwiazdę wakacyjnej okładki, sfotografował Chris Coles. Pracowaliśmy w jej letnim domu na Ibizie. Nasza ekipa była zaskoczona, gdy się okazało, że na wyspie nadal są piękne, puste i nieskolonizowane, a może nawet nieodkryte jeszcze przez turystów miejsca. Żeby czytelnicy nie wpadli w rutynę, w lipcu ukazało się pierwsze wydanie specjalne magazynu Vogue Polska Uroda z sesją Marcina Tyszki, w której wystąpiła tym razem czeska supermodelka Hanna Iriczkowa. Na premierę pisma zaprosiliśmy najlepsze polskie blogerki urodowe i modowe, a zorganizowaliśmy ją w warsztacie kwiaciary Anny Wojtali. Zaraz potem pojechaliśmy do Gałkowa. Okoliczności przyrody w sam raz, by wystawić tu sen nocy letniej. Ale zdecydowaliśmy się tylko na uroczystą kolację w plenerze pod namiotem. A następnego dnia, co koń wyskoczy, udaliśmy się kibicować zawodnikom, którzy brali udział w dorocznych zawodach Gałkowo Masters. Na jagody. Nie z Marią Konopnicką, a z Wogiem.
Na Warmii Sonia Szustak fotografowała Holenderkę Lunę Bill. Miejsca na zdjęcia szukaliśmy tak długo i dokładnie, że być może pokusimy się o napisanie przewodnika po regionie. Choć modelka była gotowa na wszystko, dopiero gdy zobaczyła, że pływam w jeziorze, odważyła się sama zanurzyć. Tak powstało jedno z piękniejszych zdjęć. W September issue wszystko toczyło się wokół mody. Projektantka Ania Kuczyńska i fotografka Zuza Krajewska zastanawiały się, co ma ona wspólnego z feminizmem. A ja rozmawiałem z Sanderem Lakiem, jednym z najbardziej, moim zdaniem, utalentowanych młodych projektantów. Październik to kora, nasza tęsknota nieskończona. Wolność, odwaga, niczym nieograniczona ekspresja. Gdy zajrzeliśmy do prywatnych archiwów artystki, które udostępnił nam Kamil Sipowicz, przekonaliśmy się, jak dużo o niej nie wiemy. Że rozdawała przyjaciołom zrobione przez siebie talizmany, obrazki, figurki, że nie znosiła jednego ze swoich największych przebojów, że nawet kreując wizerunek sceniczny, polegała na intuicji. W rolę Kory wcieliła się supermodelka Marta May. Szczęśliwym trafem akurat wtedy odbywała się w Warszawie wystawa Edwarda Dwornika, więc mogliśmy nawiązać do słynnej sesji Tadeusza Rolkego z 1983 roku. Znowu jedziemy nad jeziora, tym razem na Mazury, z Mary McCartney. I znów na sesję, która przypomina plan filmowy. Jest cała ekipa, modelki Ewa Witkowska, Kamila Szczawińska, Maria Zakrzewska, dzieci, psy, konie. Fotografka nie miała gwiazdorskich wymagań, ale podobnie jak siostra, projektantka Stella, znana jest z troski o środowisko. Zależało jej, by na planie nie było jednorazowych opakowań i plastiku i by w stylizacjach używać wyłącznie takich ubrań, które powstały zgodnie z zasadami zrównoważonej mody. Oczywiście zastosowaliśmy się do tego życzenia. A pod koniec roku, wraz z innymi edycjami Vogue'a, podpisaliśmy manifest Vogue Values, w którym zobowiązujemy się już zawsze pracować na rzecz zrównoważonej mody. Kilka dni później Mary przyjechała do stolicy, by otworzyć wystawę swoich prac, którą zorganizowaliśmy w ramach Warsaw Gallery Weekend. Trzy okładki, trzech bohaterów, Jerzy Skolimowski, John Cortaharena i Jakub Józef Orliński, jeden magazyn debiutant Vogue Polska Man. Pana Skolimowskiego odwiedziliśmy na mazurskiej działce, Johna w domu na Lanzarote, a Jakuba Józefa zaprosiliśmy do łazienek. Jakub Józef Orliński, witajcie w moim świecie. Niewielu gwiazdom udaje się taka sztuka. Założyć własną markę modową, odnieść sukces i zdobyć uznanie w branży. Jej? Tak. Victoria Beckham, bohaterka naszej grudniowej okładki, to sam konkret i super organizacja. Ma energię szefowej, podsumowała Małgosia Bela, która zrobiła wywiad z Wiktorią. Zdjęcia robił Aleksiej Lubomirski. Poznałem go, kiedy jeszcze pracował jako asystent Mario Testino. Przy okazji tej sesji dowiedzieliśmy się, że Aleksiej ma też talent dziennikarski, bo i on przeprowadził wywiad z Wiktorią na potrzeby redakcji online. W styczniu nie mogliśmy niestety pojechać w góry, więc one przyjechały do nas. W całym kraju cierpieliśmy na niedobór śniegu, ale w warszawskim studiu Tęcza było go dość dużo, żeby Patrycja Piekarska szusowała na nartach i wywinęła pokazowego orła. Julia Banaś od 5 lat żyje w tempie, które może oszołomić nawet dziś. Jednak między wyjazdami do Nowego Jorku i Los Angeles znalazła dla nas dzień w Paryżu. Udało nam się namówić ją do wcielenia w rolę bardziej ostrą niż te, w jakich zazwyczaj występuje. W skórzanych kreacjach i luksusowej biżuterii stanęła przed obiektywem Davida Ferruły. Przed drzwiami studia stało kilkunastu ochroniarzy pilnujących preciozów wartych prawie 5 milionów euro. A że Vogue lubi odkrywać gwiazdy, odwiedziliśmy też plan filmu, który w ramach cyklu Women's Tales kręciła w Warszawie Małgorzata Szumowska. Namówiła nas, żebyśmy porozmawiali z Raffi Cassidy, jedną ze zdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Reżyserka jest pewna, że Raffi będzie gwiazdą. Czy również okładki Vogue'a? Przekonamy się w przyszłości.